autostopem. Jedziemy autostopem. W ten sposób. Jak Meller przed wielką podróżą. Trzy warstwy są. Fiszu dzisiaj nas zabierze tam, gdzie trzeba. Na cebulę się ubrałem. Potem nas zostawi. Lecimy. Już? Jedziemy. A ja tak. Pozdrawiam. Panowie, słowo Boże. Przemek Światowiec, siatkarski portal. Dobra. Jedziemy. Dzięki. Niech moc będzie z wami. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało bracie wyjdź. I nie martw się, co będzie. Niestety potem opuściliśmy już turniej w Mikołowie. Mamy 4 godziny na dostanie się do Milicza. Gdzie pojedziemy, Piotrek? No, pojedziemy na mecz najważniejszy, bo decydujący z Tychami. AGH zagra dzisiaj z Tychami o godzinie 19, mam nadzieję, że się dostaniemy. Jest obecnie 15:05. Czas środkowoeuropejski, Greenwich czy Norwich plus 1. Tutaj jest Michigan. Jaki adres pisać? Wrocław. Jaki numer dzwonisz? Wrocław, jakikolwiek. Wrocław? Tak, bo to nas wysadzi na najlepszej drodze dojazdowej do Wrocławia. Challenge jest prosty, challenge jest accept. Musimy się dostać do Wrocławia, potem do Milicza. Trzymajcie za nas kciuki. Jeżeli to oglądacie, znaczy się udało. Dobry. Panie trenerze Litwin, jedziemy. No, Czeku, zrobimy furorę tam. Wyskoczymy tacy zmoczeni, Czeku, mokra Włoszka. Czy mokry Włoch, czy jak to tam nazwiesz. Czeku, jeden będzie kręcił, drugi będzie dopingował. I potem zmiana. A like? A, jeszcze trzeba pisać, stukać, no. Czy ten żółty, gdzie jest Nemo, nam pomoże? On obiera azymut. Obiera azymut. No, na Dzień Dziecka nas będą ludzie brać. Właśnie, właśnie. Ja się położę na drodze. I nie martw się, co będzie potem. Meller, jak ci się podoba? Wyglądasz? Super. Akurat mamy chwilową przerwę, bo nie jadą żadne samochody. Ale cały czas mamy szansę. Cały czas jedziemy w stronę Milicza. Chociaż jeszcze nie złapaliśmy żadnego samochodu. Ale idziemy do przodu, idziemy przed siebie. Stoimy w bardzo słabym miejscu. Ale nie ma lepszego. Fiszu nas podrzucił gdzieś na wyjazdówkę na autostradę. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale czekamy na dobrych ludzi. Nie no, wiemy, jak nie wiemy, jak jesteśmy pomiędzy Rudą Śląską a Zabrzem. Tu jesteśmy, strasznie mi się ręce trzęsą. No jest zimno. Zimno. Autostop, wsiada gracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz. Dwa stopy dalej, jesteśmy już na porządnej stacji benzynowej. Z McDonaldem na autostradzie. Meller poszedł szukać szczęścia w kolejce. Muszę go gonić. Kto nas zabierze? Autostop, wsiadaj bracie. Meller, jak widzisz nasze szanse? Szanse są, nadzieja umiera ostatnia. Dużo ludzi, także myślę, że ktoś będzie z dobrym sercem i nas zabierze. Ja myślę, że jakiś apel może wystosujemy do wszystkich. Ale tak, czy tak indywidualnie lepiej, bo ja nie jestem doświadczony tak jak ty w tych. Nigdy nie próbowałem zbiorowego autostopu. Zbiorowego autostopu, żebyśmy nie wyszli na niepoważnych ludzi. Aczkolwiek chodzi mi to po głowie. Będzie śmiesznie, ale może być nieskutecznie. Kurczę, ryzykujemy? Rób jak uważasz. Nie no, w sumie no możesz, no nie wiem, co możemy stracić. Chyba tylko tych ludzi, którzy nas potem już nie wezmą, a mogliby wziąć, jakbyśmy, wiesz. No, czyli dużo. Ogólnie dużo. No czas nas goni, bo jest już godzina 16:30. Po drodze zabraliśmy się z dwiema osobami. Fajnie było, ale się skończyło. Dalej jesteśmy w ciemnej dupie. Tak. Dobrze to ująłeś. Także co? Zatrzymać, zobaczymy. To jest ten, ja to czuję. Popatrzcie. No jeszcze. Ale jest już kolejny samochód. No nawet niestety. Nie zareagował. No niestety. Wydałaby się jakaś kobitka fajna. To kobitka by weszła jak złoto w naszą tutaj przestrzeń. Przyjęlibyśmy do ekipy jeszcze jedną dziewczynę.
to zawsze działa, no. No działa, ale... Jarek, ty jako specjalista od podróżowania autostopem, no chodzą mogę... słuchy, że do Włoch dojechałeś. No tak, mogą... Ale z dziewczyną, to już to innego. No właśnie. Ale znam ludzi, którzy dojechali bez dziewczyn i też dali radę, także a można. A ruszyli z dziewczynami, a dojechali bez dziewczyn? Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Zbliża się godzina 17. Powoli tracimy nadzieję. Ale cóż, walczymy dalej. Przemaliśmy jakiegoś McDonalda. Tutaj reporter Jarek pozdrawia wszystkich kibiców siatkówki. Pozdrawiam siatkarski portal.pl. Tak jest. Tutaj jest droga. Jeszcze raz. Ale samochodów nie ma, także... Ale słabo. Ani bunkrów, ani samochodu. Gdzie my jesteśmy? Nie jest kolorowo, jak widzicie. Deszcz pada, tęczy nie ma. Samochody gdzieś tam jeżdżą do lasu. Wiosna nigdy nie nadejdzie. Ale wiosna ludów. Będzie samochód. Uwaga, uwaga. Tak jest. To jest rozgrzewka podpatrzona od zawodników AGH Astorga z Kraków. Z meczu z Awią Świdnik. Także to może zadziałać. To jest ten moment. Jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. No, także wypadki chodzą po ludziach. Akurat trafiliśmy na jeden z nich. Także z przygodami. A tutaj żegnamy bardzo miłego Bartosza, Kaczmarka, Libero, Trefla Sopot, nawet Gdańsk, Trefla Gdańsk. Kurczę, super gość, podwiózł nas. Okazało się, że zna paru zawodników Agiechu. A teraz już, kurde no, a teraz już łapiemy kolejnego stopa. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się, panie, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Dobra, a tu ten wypadek, o którym mówiłem. Także uwaga, uwaga ludzie. No był czeku dzwon. Nie zauważyłeś? Słyszałem. Przed nami, człowieku. Słyszałem. Rozsypały się jak zapałki. Dobra, kończę, bo trzeba łapać stopa. Mam mało czasu, lecimy! Serwujemy emocje. Przy okazji trafiliśmy na imprezę. To jest autostop live. I ja los zaufał to i porzucając szczęście do rąk. Dobra, koniec. Koniec. I ja los coś tam, coś tam. Dwa słowa, które znalazłem tak. Coś tam do gwiazd. Tak. Nie chodzicie na wesela? Ej, udał się nam dzisiaj wóz ten i jego szopy. Nie chcę ci powiedzieć, jestem gdzieś koło ciebie, Przemysław. No bo złapaliśmy stopa, numer ostatni i jedziemy do Milicza. To wiem. Tak jest. Chcieliśmy wam się pochwalić właśnie, że... Niesamowite. Nie wiem, czy nas mierzyliście, ale zrobiliśmy to. Także zadanie wykonane. Za chwilę będzie relacja na Twitterze, rozpoczynamy. Generale, mission complete. Cześć. Good job. Oni na pokera pojechali. No to fajnie. Oni grają w pokera, a my jedziemy na relację. No popatrz. Drugiego seta całego będziemy relacjonować live. Tak, taki jest plan. Witamy w Miliczu. Powitał nas deszcz, jak w całej trasie. Ale jesteśmy szczęśliwi, także dotarliśmy.
otwarci, gotowi pomóc AGF-owi. Nawet zarymowałeś. Zwarci gotowi. Zarymowałem! Zwarci gotowi, by pomóc AGF-owi. No pięknie. No pięknie. No, nawet bardzo dziękuję. Ojej, dziękujemy bardzo. To jest. Piotrze, to jest hala po lewej stronie. Już. Nie. To jest to miejsce. Wszyscy fani siatkówki zobaczą to miejsce z zewnątrz. To jest to miejsce. I chyba mecz tam trwa. Jesteście dobra, jasne. Dziękujemy serdecznie, naprawdę. Dziękujemy. Nie wiem, jak się odwdzięczymy. No. Szerokiej drogi. No. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Tak oto kończy się nasza przygoda autostopowa, a teraz na mecz, na mecz, na mecz! Biegniemy! Chyba nie zaczął się, nie zaczął. Mecz jeszcze nie zaczął, a my już jesteśmy. Proszę Państwa, jestem wzruszony. Mecz się jeszcze nie zaczął, a my już jesteśmy. Niesamowite. Nie dość, że tu dojechaliśmy, to jeszcze AGF wygrało. Także z cyklu Siatkarski Piec. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Ludzie są wspaniali, życzliwi. A siatkówka jest najpiękniejszym sportem na świecie. Tak jest. Ale gdzieś się tutaj zatrzymamy, bo już nie ma gdzie wracać. Nie mamy dokąd wracać. Może na hali zanocujemy, przenocujemy. W sumie czy materace by się znalazło. Jarek aka Szybkie Palce na Twitterze, Facebooku i nie tylko. Sprawdźcie człowieka, bo naprawdę gość pisze 100 słów na minutę. Także jest to czytać. Ja kręcę, dobrze się bawię. Także tyle na dzisiaj chyba ode mnie. Widzimy się jutro. Ahoj. No i niestety nie udało się awansować, ale co ciekawe, nasza autostopowa podróż trwa dalej. Trwa dalej. Złapaliśmy w mojej krótkiej karierze autostopowej. To jest pierwszy autobus, który złapałem w życiu, także jest okej. Okay. No powiem ci, że ja również. Nie miałem już takiej akcji. Nie miałeś akcji, że złapałeś. A co ciekawe, kogo złapaliśmy? Kogo złapaliśmy? No powiedz. Złapaliśmy pewną drużynę, która akurat wracała. Złapaliśmy drużynę AGH-u, wracającą z turnieju. Jedziemy. No trochę, no wiadomo, no szkoda, że nie ma awansu, ale Kraków będzie miał pierwszą ligę na pewno. Jeśli nie w tym sezonie, to w przyszłym. Będzie wywiad. Dobra. Ja idę udzielać wywiadu.